Siemanko, Cube Hardowicze, a wy co tam, dalej korzystacie z jakichś śmiesznych skryptów na kopanie, które mulą wam kompa? Już wam pokażę najnowszą innowację na cubehard.net, na najlepszy skrypt na kopanie. Uwaga, uwaga, jedyne co jest wam potrzebne to, uwaga, łóżko i diamentowy kilof. Znaczy w sumie każdy kilof, po prostu kilof i łóżko. Ja mam tutaj akurat 5 czy 3. Dobra, bierzemy sobie łóżeczko, stawiamy ładnie i klikamy na nie prawym, ale nic się nie dzieje. Trzeba przytrzymać shifta, moi drodzy. Trzymamy shifta, klikamy prawym i odpala się menu łóżka AFK, moi drodzy. Zobaczcie, łóżko AFK, wybierz kilof do kopania. Aby wybrać kilof, musimy kliknąć na niego w ekwipunku. Tu ja sobie teraz wybiorę, cyk, pokazuje, że jest. Nie zmieniamy lokalizacji kilofa, on musi być na tym pasku generalnie. Mamy tak, statystyki wykopania, to miejmy na razie informacje. Pozostały czas kopania to 10 godzin. Ten czas generalnie generuje się, kiedy nie kopiecie. Im jest maksymalnie 10 godzin. Dobra. W takim razie mamy już wybrany kilof. Wystarczy jedyna rzecz, którą zrobimy, to pustą łapką kliknąć sobie tutaj na górną część łóżka. I teraz siedzę ładnie w kilof tutaj na łóżku, ale coś nie kopię, coś nie ten, coś mi nie nabija levela. Moi drodzy, musicie najechać na kilof. Kiedy już macie kilof w łapce, to jak widzicie właśnie ładnie mi kopię. Teraz zbieram sobie expika. Jeżeli leci exp, to widzicie, kopię. Kopię wtedy ładnie, ja sobie ładnie śpię w łóżku, bardziej na nim siedzę, na tej górnej części. No ale no widzicie, teraz nabija, ładnie kopię. No i moi drodzy, teraz sobie wyjdziemy z tego łóżka. Cyk, cyk, cyk. Powiedzmy, że skończyłem sobie kopać. Kopałem, nie wiem, całą noc. I co teraz? Klikam prawym, nic się nie dzieje. Muszę przytrzymać shift oczywiście. Wchodzimy tutaj. Jak odebrać teraz tutaj itemki? Moi drodzy, najeżdżamy na statystyki. Tutaj macie informacje, co wykopaliście w tym czasie. No ja teraz mało wykopałem, to mam tylko tyle. Ale no, generalnie pamiętajcie, że gdy będziecie mieli nadmiar itemów, jeżeli będzie więcej, wiecie, niż macie miejsca wyku, to generalnie to wyleci na ziemię. Także wy uważajcie i róbcie to w momencie, kiedy już na przykład otchłań się skończyła dla bezpieczeństwa. Także co, odbieramy sobie przedmioty, no i mam je. Zobaczcie, tutaj moje itemki, które wykopałem. 3 diaksy, 3 redstone'a, 5 węgla. No, na w miarę spoko. No i tyle w sumie. I powtarzacie to cały czas dalej, tak? No i wybieramy kill off, idziemy kopać i wam kopię. No, w takim razie, cubehardowicze, to jest najlepszy skrypt na kopanie na cubehard.net. Także co, trzymajcie się. Na razie.